Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jest taką instytucją, która pomaga zdobyć dokumenty osobom, które miały ostatnie zatrudnienie za granicą w celu nabycia prawa do zasiłku. Jeżeli pracowałeś za granicą i zakończyłeś już to zatrudnienie, najlepiej byłoby, aby się udało taki dokument, który potwierdza legalną pracę, zdobyć sobie osobiście, indywidualnie właśnie za granicą. Są do tego celu stworzone w każdym kraju unijnym instytucje łącznikowe, które wydają dokumenty U1. Warto jest przywieźć ze sobą taki dokument z uwagi na fakt, że znacznie przyspiesza to procedurę przyznania prawa do zasiłku w Polsce. Jeżeli nie uda się zdobyć indywidualnie osoby zainteresowanej takim dokumentem druku U1, no to po prostu rejestruje się w Polsce, o ile w ogóle spełnia wymogi do tego, aby móc być osobą bezrobotną, i przychodzi do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w celu złożenia wniosku polegającego na tym, że my wykonujemy takie pośrednictwo dla osoby bezrobotnej do kraju, do którego pracowała, wysyłamy stosowny wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami, a dokumentów jest tutaj dużo, z każdego kraju one są inne, ale wykazy dokumentów można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zainteresowany zdobyciem takiego dokumentu składa wniosek, my występujemy za granicę. Jest czas oczekiwania na odpowiedź z zagranicy. Jest to różnie. Średnio jest to od 3 do 4 miesięcy. Po czym, gdy wpływa dokument U1, wydajemy decyzję dla bezrobotnego przyznającą prawo do zasiłku. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu kompletu dokumentów, to znaczy osoba już posiada dokument U1 lub jego odpowiednik ZU002, wydajemy decyzję przyznającą prawo do zasiłku, oczywiście na zasadach obowiązujących stricte w Polsce. Jak wygląda przyznanie prawa do zasiłku? No mianowicie tak, trzeba po pierwsze spełnić podstawowy warunek, czyli w ostatnich 18 miesiącach poprzedzających dzień rejestracji należy udokumentować 365 dni. I teraz może być sumowanie. Polega to na tym, że fragment zatrudnienia można przedstawić, pokazując nam polskie świadectwa pracy. Do tego możemy doliczyć kilka dni zatrudnienia udokumentowanych na formularzu U1. Jeżeli takie dokumenty i taki okres zatrudnienia osoba bezrobotna posiada, nabywa prawo do zasiłku. Prawo do zasiłku w Polsce można nabyć w zależności od ogółem lat przepracowanych w 3 różnych wysokościach. Jeżeli posiada zainteresowany poniżej 5 lat pracy, nabywa zasiłek w wysokości 80% kwoty bazowej prawa do zasiłku. Jeżeli mieści się zatrudnienie sumowane, zarówno zatrudnienie polskie, jak i zagraniczne, w granicach między 5 a 20 lat pracy, nabywa zasiłek w wysokości bazowej 100% zasiłku w Polsce, oczywiście złotówkowego, jest to kwota brutto. Natomiast jeżeli posiada udokumentowany ponad 20-letni staż pracy, prawo do zasiłku przysługuje w wysokości 120%. Dodam, że jeżeli jest to jeszcze osoba, która ukończyła 50. rok życia, nabywa zasiłek na 365 dni, to znaczy na rok czasu. Jest to o tyle istotne, że wysokości zasiłków w Polsce, tak jak przedstawiłam, są 3, natomiast również są różne okresy pobierania tego zasiłku. Kształtuje to się w ten sposób, że na terenie działania województwa podkarpackiego mamy 21 powiatowych urzędów pracy, z czego są takie urzędy, gdzie prawo do zasiłku przysługuje na okres 180 dni, oczywiście uzależnione jest to od stopy bezrobocia, a także są takie, i to jest w mniejszości, gdzie zasiłek można nabyć na okres 365 dni.